ludzie, pozwał mnie Pan, pozwał mnie Bóg, bo doświadczyłam pomocy z nieba i pomocy od Boga. Ta pomoc była dla mnie już przygotowana, ale ja jej nie widziałam, bo nie chciałam prawdy, bo chciałam zasłużyć, bo miałam swoją prawdę, a moja prawda nie działała. Zawsze chciałam żyć z Bogiem. Zawsze zastanawiałam się nad tym, jaki On jest. Jako mała dziewczynka patrzyłam na przyrodę, na zwierzęta i wiedziałam, że to musi być swojego stwórcę. Niektórzy twierdzą, że to wielki wybuch, ale ja w to nie wierzyłam. Ja wiedziałam, że musi być jakiś Bóg i ja próbowałam mieć jakąś łączność z tym Bogiem. A jeżeli było najbliżej, bo to łączyłam z Kościołem. A Kościół powiedział mi, bądź dobra, więc starałam się być dobrym człowiekiem. Kościół mi powiedział, przyjmuj sakramenty, przyjmowałam sakramenty, ale w moim sercu dalej była pustka, dalej nic się nie działo. Dalej Bóg był oddalony. Jeżeli też tak masz, jeżeli Bóg jest oddalony od ciebie, a tak naprawdę to ty od Niego, jeżeli czujesz pustkę w swoim sercu, to coś jest nie tak. I ja w końcu zatrzymałam się i zaczęłam szukać tego Boga na własną rękę. Zaczęłam do Niego wołać, ale z drugiej strony miałam do Niego wielki żal, bo obwiniałam Go za wszystkie krzywdy, które wydarzyły się w moim życiu i mówiłam sobie, nie byłbyś Bogiem, to nic złego by mnie nie spotkało, bo jestem poprawnie dobrym religijnym człowiekiem, a mam krzywdę za krzywdą. Co to z Ciebie za Bóg? Ale nie tędy droga. 6 lat temu zreflektowałam się i zaczęłam rozmyślać głębiej o Bogu. I wtedy szczerze do Niego zawołałam. Zdałam się na tą odwagę, aby do Niego zawołać. I powiedziałam, Jezus, jeśli Ty jesteś, to przyjdź i zmień moje życie. Bo zobacz, ja staram się, zasługuję, ale wiem, że tu nie ma przełożenia w moim życiu, bo nic się nie dzieje. W kościołach mówią mi, że jesteś osobą, więc jeśli jesteś osobą, to można Ciebie spotkać, mieć z Tobą relację. Wtedy do mnie doszło ponadnaturalne przeświadczenie o tym, że źle mi w życiu było nie dlatego, bo Bóg jest zły, bo Bóg jest dobry, ale dlatego, że ja żyję bez Niego. Osobiście poznałam Jezusa wtedy, kiedy zrozumiałam, że potrzebuję Go. Wielu ludziom od najmłodszych lat wciskany jest Jezus, a wy Go nawet nie chcecie. Ale kiedy ja zrozumiałam, że ja Go potrzebuję i prawdziwie Go chcę, zawołałam do Niego. I wtedy narodziłam się na nowo. Zamieszkał we mnie Duch Święty. I wiem, co jest prawdą. Kiedy doświadczyłam realnej obecności Bożej, zrozumiałam, wow, to jest Bóg, to jest coś więcej. To jest coś więcej niż sucha teoria, która była mi mówiona przez wszystkie lata. To jest życie, to jest pomoc prawdziwa. Pomoc dał mi Pan. 2000 lat temu przyszedł na tą ziemię, aby zbawić człowieka. On wziął na siebie wszystkie twoje grzechy. Umarł, ale i zmartwychwstał po to, abyś ty mógł mieć życie wieczne. Dzisiaj dla ciebie ważna jest wycieczka, ważna jest łódź, ale co będzie, kiedy to wszystko się skończy?
co będzie, kiedy to wszystko się skończy. Dzisiaj dla Państwa wartością jest to, co mówi ten świat, ale to kiedyś minie. A ja jestem dzisiaj tutaj, aby Państwo mogli zadbać o swoje życie wieczne, bo Państwo wybierają. Państwo wybierają. To nie Bóg posyła ludzi do piekła. Sami się tam posyłacie, bo nie chcecie Ewangelii, ale jest czas łaski. Jest czas łaski. Po to Jezus umarł i zmartwychwstał, abyś mógł mieć życie wieczne. Wystarczy to przyjąć. Wystarczy to przyjąć. Nie wypracujesz tego. Dziś zawołaj do Jezusa. On nie potrzebuje pięknych słów, ale twojego szczerego serca. Jeśli masz dziś otwarte serce dla Boga, nieważne w jakim miejscu jesteś, nieważne czy jesteś w nałogach, nieważne czy jesteś w depresji, problemach, nieważne. Nieważne czy jesteś w grzechu, może nienawidzisz grzechu jakiegoś, nałogu, ale nie możesz z tym skończyć. Powiedz, Jezus uratuj mnie. Jestem pewna, że spotkasz się z Nim, bo to jest Bóg ratunku.